Okej, okay, Agnieszka pisze, że widzą na obrazku pszczółki. Okej. Okay. Jak widzicie, trochę się różnią od siebie. Kto wie dlaczego? Różnią się od siebie dlatego, że jedna z nich jest znana. A, cześć Hubert. A inna z, ja inne są trochę mniej znane. I o tych mniej znanych będziemy dzisiaj rozmawiać. Dlatego, że mówimy dużo o tym, żeby ratować pszczoły, ale tak naprawdę skupiamy się tylko na jednej. Oprócz tego będziemy jeszcze dzisiaj trochę się bawić się plasteliną, pogramy w kalambury, a na koniec będziecie mogli zadać pytania dotyczące pszczół, pszczelarstwa, na które postaram się odpowiedzieć, na te, na które nie będę mógł odpowiedzieć, to po prostu przygotuję się i odpowiem w następnych warsztatach. Ja nazywam się Piotr Smakulski i wraz z rodziną prowadzę pasiekę Smakulskich. Ze mną tutaj jako operator kamery jest Agnieszka, ona się uśmiecha, bo jej tutaj nie widać. Na co dzień prowadzimy pasiekę oraz prowadzimy warsztaty pszczelarskie dla dzieci, w sumie nie tylko dla dzieci, także dla młodzieży i dorosłych. A od dzisiaj zaczynamy warsztaty online, na których Was witam bardzo serdecznie. A zaczniemy od takiej tutaj grafiki, która przedstawia nam kilka owadów. To jest ważne, żebyśmy umieli rozróżniać, czym się różnią te owady. Bo na tym obrazku widzimy pszczoły, tak? Trzmiel, który potocznie jest nazywany bąkiem, też jest pszczołą. Oraz widzimy osy i szerszenie. Zanim powiem, czym się różnią te owady i jak można je rozróżniać, to zdradzę Wam, że w Polsce mamy 450 gatunków pszczół. Dla porównania, ssaków dzikich mamy 120, a gdyby wziąć jeszcze pod uwagę te hodowlane, to jest ich 150. Czyli zobaczcie, samych pszczół jest 3 razy więcej niż ssaków, które są bardzo popularne. Ok, no to tak. Tą pszczołę, którą tutaj widzicie, nazywamy pszczołą miodną. I tę pszczołę znacie najbardziej. Znacie, ponieważ to od niej pochodzi miód, który jemy, to ją się hoduje w ulach. Drugą w miarę popularną pszczołą jest trzmiel, potocznie nazywany bąkiem. I one są dobrymi reprezentantami wszystkich pszczół, ponieważ mają włoski. I to jest kluczowe w rozróżnieniu owadów. Wszystkie pszczoły mają włoski, których nie mają osy, szerszenie i inne latające owady. Kto wie, jakie są jeszcze cechy, które wyróżniają pszczoły spośród innych owadów? Ok. Paski mają wszyscy. Pszczoły nie są mięsożerne. Osy są mięsożerne, a pszczoły żywią się tylko nektarem i pyłkiem, który pochodzi z kwiatów. Dodatkowo skrzydła pszczół, kiedy ona nie lata, rozkładają się na jej ciele, a skrzydła osy zwijają się w rulonik. Jakie jeszcze cechy pszczoły rozróżniają od innych owadów? Taką ważną cechą jest to, że zbierają pyłek. Na ostatniej parze odnóży pszczoły miodne, czyli takie, i trzmiele mają koszyczki. I w tych koszyczkach przynoszą pyłek. To jest taki specjalny zbiorniczek na ten pyłek. Inne owady mają szczoteczki na spodzie swojego odwłoku, czyli tak jakby na brzuchu. Ok, to skoro już mamy omówione, czym się różnią pszczoły, to przejdziemy do tego, czemu tak naprawdę pszczoła miodna jest tak popularna. Dlatego, że żyje w społeczności. Co to znaczy w społeczności? To znaczy, że ona wychowuje się wraz z innymi. Nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. W ulu jest 50 tysięcy pszczół. Gdybyśmy porównali to do miasta, to byłby to Brzeg, albo Kołobrzeg, albo Nysa. Tyle, ile tam jest osób w całym mieście, tyle znajduje się w ulu. Tam jest królowa, są robotnice, są trutnie, jest podział zadań i
przy takiej ilości pszczoły muszą odkładać sobie na zapas. Dlatego mamy miód, który możemy wyciągnąć. Trutni natomiast jest od 50 do 200, no czasem do 500 w jednym gnieździe. Niektórzy też hodują czmiele. Hodują dlatego, że czmiele mają więcej włosów. A przez to, że mają więcej włosów, to mogą zacząć latać w niższej temperaturze. Dlatego są wykorzystywane w szklarniach do zapylania. Okej, ale czmiele też nie potrafią żyć samotnie. A są pszczoły, które żyją samotnie. Nie potrzebują nikogo innego do pomocy. Same budują gniazdo, same latają po pokarm i same wychowują lub nie, ale też same składają jaja. I o nich dzisiaj będziemy rozmawiać. A jest ich sporo, bo jak już mówiłem, jest ich 450 gatunków. A teraz odkryjmy, co się znajduje tutaj. Otóż, kiedy pszczoła miodna mówi ratuj pszczoły, to najczęściej właśnie o niej myślimy. A tak naprawdę jest jeszcze sporo innych pszczół, takich jak murarka czy trzmiel, które się trochę denerwują, że są mniej popularne. I tutaj piszą, nie sądzisz, że miodna za bardzo gwiazdoży? I ja jej się nie dziwię. Ja im się nie dziwię, bo miodna to jest jeden gatunek, a 449, choć niektórzy twierdzą, że jest ich 470, są prawie niezauważalne. Ok. Jak widzicie, jest sporo tych pszczół, a skoro nie żyją w ulu i człowiek im nie pomaga, to w takim razie gdzie żyją? I proponuję taką zabawę, że ja będę pisał, a wy będziecie zgadywać, gdzie ta pszczoła żyje. Ok? No to zaczynamy. Kto już wie, to proszę pisać. Cześć Jasio. Chodzi o to, co to jest za miejsce, w którym żyją pszczoły. Ja nie jestem ekstra grafikiem. Tu rysuję tylko pomocniczo z tyłu. Ale tak naprawdę chodzi nam o to miejsce. Ziemia. Tak, pszczoły żyją w ziemi. Na przykład trzmielec ziemny wykorzystuje już wykopane nory. I on wtedy się tutaj robi sobie swoje gniazdo i wychowuje. Są jeszcze inne pszczoły, które żyją w ziemi. I to są na przykład lepiarki, które budują sobie same korytarze. Z reguły budują kilka korytarzy. I one składają jajko tutaj. Jedno. Najpierw zostawiają trochę pokarmu, składają jajko i zasklepiają całą komórkę. I taka pszczoła, lepiarka, ona tam przychodzi tylko raz. I zostawia jajko razem z pokarmem. I to też różni je od pszczół miodnych, które żyją w ulu, że pszczoły miodne karmią swoje potomstwo. A takie jajko pszczoły samotnicy musi radzić sobie samo. Kiedy staje się larwą, zaczyna jeść pokarm, przepoczwarza się i na przyszły rok, na wiosnę, przegryzie tutaj to zasklepienie i wydostanie się i rozpocznie swoje życie. Więc taka lepiarka zostawia sobie tutaj jajko, zasklepia. A obok niej inna lepiarka robi sobie swoje korytarze. I skąd one wiedzą, żeby wlecieć do swojej, a nie do cudzej norki? No stąd, że pszczoły zostawiają zapach. Na przykład lepiarki rozkładają specjalną substancję w komórkach, która po wyschnięciu tworzy błonę i tak jak w budownictwie, robi izolację. To jest izolacja ciągła, która nie przepuszcza wody. Ok, to mamy już dwie, które żyją w ziemi, a jest jeszcze na przykład taka
murarka pokojówka, która oprócz tego, że ma w ziemi norkę, ona jest trochę mniejsza. Zasypiemy tutaj trochę. Ok. To ona zbiera sobie... Załóżmy, że to jest mak. To ona zbiera sobie płatki i ścieli sobie swoją norę płatkami maku. No, musicie przyznać, że to jest wyjątkowe. Ok. To przejdźmy dalej. Zgadujemy dalej. Uwaga. Lecimy do kolejnego owada, kolejnej pszczoły. I wy zgadujecie, gdzie ona się gnieździ. Proszę o bardziej szczegółową odpowiedź niż drzewo. Chodzi o to miejsce. Drzewo, tak. Dobrze, Sylwia. Brawo. A to miejsce to oczywiście... Dziupla. Zgadza się. Brawo, Stasiu. W dziupli żyje trzmiel drzewny. Ale to nie jest jedyna pszczoła, która żyje w drzewie. Na przykład... Są pszczoły, które wykorzystują... Uwaga, robię powiększenie. Tu jest ta gałąź. Które wykorzystują tunele, które robią chrząszcze. Chrząszcz gryzie tunel w drzewie. A później pszczoła składa tu jajka. I teraz robię jeszcze większe powiększenie. Już samego tego. Ta pszczoła nazywa się nożycówka. I ona sobie tutaj wyściela gliną. Znów składa pokarm. Znów składa jajko, ale ona składa ich więcej. I robi przegrodę. I później znów składa pokarm. Znów składa jajko. I robi sobie przegrodę. I tak składa, składa, składa. Dziewczynę, 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 dziewczynę. I na końcu... Chłopaki. A dlaczego? Kto wie? Ano dlatego, że jak już te chłopaki się wygryzą, czyli wylecą, to oni będą czekać na te dziewczyny. I kiedy te dziewczyny wylecą, to oni się tutaj do góry spotkają. I dzięki temu taka nożycówka będzie mogła składać nowe jaja. A chłopaki będą już mogli sobie gdzieś tam polecieć. Okej. No to w takim razie powiem Wam, że jest jeszcze znów jedna wyjątkowa pszczoła, która nazywa się misierka. I ona zamiast tutaj robić przegród z gliny, to robi je z liści. I tak samo ściele sobie swoją komórkę liśćmi. Okej. Załóżmy, że tu jesteśmy już na trawie, to zachęcam do zgadywania, co to jest. Bo tutaj też pszczoły lubią robić sobie swoje domki. Tak, to jest muszla. I czasami można spotkać takie domki robione dla pszczół samotnic. I ten domek ma muszlę. Otóż to nie jest do końca właściwe. Ponieważ pszczoła lubi sobie tą muszlę przyjść, obrócić po swojemu. Może będzie trochę tak, może trochę w drugą stronę. Dlatego jeśli chcemy pomóc pszczole i ustawić jej muszlę, to zostawmy ją na łące i ona sobie ją po prostu sama ustawi tak, jak będzie chciała. Ok. I tutaj zagnieżdża się murarka dwubarwna. Dobra, no to załóżmy, że nadal jesteśmy na tej łące, tylko kawałek dalej. I coś tutaj jest. Zgadujemy, co to jest. Bo tutaj gnieździ się trzmiel, za chwilę powiem jaki. Brawo Antoś, brawo Ania za skorupkę. Ok, to są kamienie. I tutaj gnieździ się
trzmiel kamiennik. Natomiast najpopularniejsza pszczoła chowa się w trzcinie i ona nazywa się murarka. Ona chowa się w trzcinie, ona chowa się na przykład w pędach bambusa albo pędach od malin. I ona jest na tyle popularna, że ludzie nawet postanowili, że wezmą ją sobie, będą hodować na podwórku. I każdy z Was jest w stanie to zrobić. Jak widzicie, tym pszczołom nie jest łatwo. Jak widzicie, tym pszczołom nie jest łatwo znaleźć schronienie, dlatego myślę, że warto im pomagać. Powiedzcie mi na chwilę przerwę ten temat. Czy chcielibyście spotkać wróżkę? Okej. A kto z Was chciałby zostać wróżką? Dobra. Trudno być nam wróżką dla ludzi, ale możemy być wróżką dla owadów. I tak naprawdę owadom są potrzebne pszczołom trzy rzeczy. Jedna to pokarm. Możecie dać pokarm, siejąc miododajne kwiaty, nektarujące. To mogą być nawet krzewy owocowe, czyli coś, z czego Wy nawet skorzystacie, a jeśli będziecie mieli owady zapylające u siebie, to skorzystacie podwójnie. Druga rzecz to budulec, czyli coś, z czego pszczoły mogą budować. I trzecia rzecz to miejsce. Więc możecie być wróżką dla owadów zapylających. A na te dwa ostatnie warunki możecie spełnić jakby dwa w jednym. Ja Wam pokażę taki domek dla właśnie murarek. One sobie wchodzą tutaj do trzciny. Pokażę Wam, jak taki domek zrobić. To jest kartonik po mleku. Tu jest trzcina. Biorę sobie trzcinę. I uwaga! Jak widzicie, ona ma tutaj takie przeguby. To jest miejsce, w którym nie ma przejścia. To ścinamy ją w ten sposób i wkładamy do naszego domku i staramy się te wszystkie trzciny włożyć bardzo, bardzo ciasno. Kto wie dlaczego? O, uciekło mi. To zrobię jeszcze jedno. Okay. Wkładamy bardzo, bardzo ciasno, ponieważ ptaki lubią wydziobywać to, więc tu mi za daleko wystaje, to przycinam. No. Tutaj jak widać są jeszcze luźno, trzeba by jeszcze bardziej ucisnąć. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy z Was ma dostęp do trzciny, więc nie ma problemu, jak ktoś tylko do mnie napisze, my możemy wysłać trzcinę, zapłacicie tylko za przesyłkę. Mamy dostęp do niej, a myślę, że z kartonikiem po mleku sobie poradzicie. To nawet nie musi być kartonik po mleku, to może być butelka po wodzie. Ważne, żeby wstawiać te właśnie domki do miejsc, które są suche, które są nasłonecznione i w których nie ma wilgoci. Ok. To nie jest jedyny sposób, w jaki możecie pomagać, bo możecie na przykład wziąć taką cegłę, która została mi, została na przykład z budowy ogrodzenia i wypełnić ją gliną. Są pszczoły, które robią sobie norki w glinie. A jeśli nie będzie chciała skorzystać z tej norki w glinie, to może ją sobie po prostu wziąć do budowania i wypełniania swojego korytarza. Ja poprosiłem mojego syna, żeby zrobił też takie zasklepienie komórek cegły gliną. I on to zrobił w ten sposób, jak widzicie, to jest bardzo dużo ciężkiej pracy tutaj. Chłopak postarał się i no i tak naprawdę wypełnił do cna. Ustawiając taką cegłę u siebie na ogrodzie, możecie dać budulec
to jest nasz, możecie dać budulec do swoich komórek albo po prostu czekać, aż w tym zrobią swoje komórki pszczoły. Ok, w takim razie teraz zrobimy sobie pszczołę z plasteliny. Ok, pokażę Wam pszczoły, które zrobiłem, jak się przygotowywałem. Zobaczcie. Umówmy się, że to jest pszczoła. Jak widzicie, nie jest idealna. Bo tak naprawdę o to chodzi w robieniu czegoś z plasteliny, żeby się bawić. Żeby mieć przyjemność zrobienia tego, a nie stresować się tym, jak nam to wyjdzie. Ok. Teraz Wam pokażę pszczołę, które zrobiła moja żona. A teraz Wam pokażę pszczołę, którą zrobiłem po kilku próbach. Jak widzicie, ona już jest taka trochę inna. To zapraszam do robienia plasteliny. Agnieszka, może włączysz tam komentarze, a to zostawisz? Ok. Pomyślałem sobie, że nie chcę mieć żółtej pszczoły, takiej jak osa, więc wymieszam plastelinę trochę z czerwoną. Ciekawe, czy macie przygotowaną plastelinę i patyczki. Patyczek może będzie nam potrzebny, może nie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie przygotowujemy ją sobie i rozmiękczamy. Ok. Przygotowałem sobie kartkę papieru, żeby nie brudzić stołu. Kiedy już mamy zrobioną plastelinę miękką, to zróbmy z niej kulkę. Ok, macie kulkę? To ja z niej robię taki walec i podzielę to na dwie części. Więc dzielimy to na dwie części i robimy dwie kulki. Ok. Robimy drugą kulkę. Pamiętajcie, że chodzi o zabawę. Jak komuś coś nie wychodzi, to nie ma problemu. Z tej drugiej kulki zróbmy sobie jeszcze dwie. Podzielmy je na dwie części. Ok. Napiszcie, czy dobrze widać te działania z plasteliny. Dobra. Mamy trzy kulki. Jedna będzie odwłokiem. Druga będzie środkową częścią. A trzecia będzie głową. I tę środkową część jeszcze podzielimy na dwie kulki. Kto wie, co teraz będziemy robić? Odwłok. Zrobimy taki walec, który na końcu zmniejszymy, tak żeby pszczoła nam się mogła zacząć albo skończyć. I trochę kręcimy. Ok. No i oczywiście paski. Paski zrobimy z czarnej plasteliny. Ok. Rozkręcamy plastelinę. Może trochę cieniej. Ok. I ruszamy z paskami. W międzyczasie możecie sobie zaplanować, że może zrobicie sobie rodzinę pszczół. A w takiej rodzinie pszczół w ulu są trzy rodzaje pszczół. Królowa jest jedna.
robotnice, czyli dziewczyny, ich jest prawie 50 tysięcy i faceci, czyli trudni, ich jest raptem 2 tysiące, czyli bardzo mało w porównaniu do ilości dziewczyn. Ok. Robimy sobie drugi pasek i na koniec zrobimy kulkę, którą zakończymy. Nie będę robił żądła, ponieważ pszczoły samotnice albo nie mają żądła, albo nie żądlą, albo ich żądło jest za miękkie, żeby przebić skórę człowieka, ale przede wszystkim żądło nie wystaje cały czas pszczoły. Żądło wystaje dopiero, kiedy ona jest zagrożona. Ok. To zróbmy od razu skrzydło. Pszczoła ma dwie pary skrzydeł. To zróbmy dwie kulki. To będzie jedna para skrzydeł. Zrobimy taki walec. Ok. Możemy trochę zwolnić. No, to mam pierwsze skrzydło. Mamy ich dwie pary. Dwie pary skrzydeł to razem cztery sztuki. Kiedy widzimy pszczoły w naturze, to możemy nie widzieć, że to jest podwójne skrzydło, dlatego że ono jest połączone. I wygląda w ten sposób, jakby było jednym. To zrobimy teraz drugą parę skrzydeł. Gdyby ktoś nie mógł nadążyć, to ten film, który dzisiaj kręcimy na żywo, będzie dostępny na naszej stronie, więc będzie można odtworzyć go sobie jeszcze raz, żeby zrobić pszczołę. Pochwalę się, że ten sposób robienia pszczoły z plasteliny wymyśliłem, ponieważ te, które były dostępne na sieci, albo mi się nie podobały, albo nie umiałem zrobić. Więc wymyśliłem swój. I właśnie też zachęcam Was do tego, żebyście zrobili pszczołę na swój własny sposób. Bo to jest kluczowe w zabawie. Ok. Mam takie dwie pary skrzydeł, które są, jak widać, połączone. Wkładam je pomiędzy te dwie kulki i ściskam. Przesuńmy i przykładamy do reszty. Może trochę ją za bardzo zgniotłem, nie przejmujemy się tym. Wiecie, dlaczego moja pszczoła nie jest taka całkowicie żółta? Ponieważ pszczoły nie są tylko żółte. Mogą być brązowe, mogą być właśnie lekko czerwone. Ok, robię od nowa kulkę, bo coś tutaj zepsułem. I staramy się teraz z tej kulki trochę wyciągnąć dzióbek. Tak, zgnieśmy trochę, ok? Tak, kręcąc można. Ok. Powinien nam się zrobić tutaj taki dziubek. No jak nie wyjdzie, to trudno. Można zrobić po prostu okrągłą głowę i tylko na niej dać oczy. I też będzie fajnie, bo to jest wasza pszczoła, tak? I ma się podobać Wam. A jeśli nie wyjdzie, to następno może wyjdzie. Ok. Teraz robię oczy. Oczy pszczoły składają się z 400 mniejszych oczu pszczoły. Nie robię kulki, tylko takie jakby podłużne. I przyczepię je tutaj. Ok. Możemy kiedyś pogadać o tym, jak widzi pszczoła. Generalnie chciałbym, żebyście sami wybrali, o czym będziemy rozmawiać na następnych zajęciach, na następnych warsztatach. I mamy takie dwie propozycje, o których powiem na końcu. Ok, mamy oczy. Co jeszcze jest na głowie pszczoły? Czuł.
Czułki, brawo. Czułki to jest coś, bez czego człowiek, bez czego pszczoła nie jest w stanie żyć. One odpowiadają za to, że pszczoła może wąchać, może odbierać drgania. Dużo by o tym mówić. Czułki zastępują kilka naszych ludzkich narządów. Też o tym sobie powiemy kiedyś dokładniej. Myślę, że to mogłoby być w temacie ogólnie komunikacji pszczół. Okej. Okay. No takie mi wyszły. Ważne, żebyście wiedzieli, że jest jedna para czołgów. Nie? I teraz tak. Bierzemy patyczek bądź nie, żeby wbić w głowę i żeby wbić w resztę pszczoły. Ale myślę, że spróbuję na razie bez. Okej. Okay. Czegoś nam tu jeszcze brakuje. Tak nie. Chyba tak. Okej. Okay. Czegoś nam tu jeszcze brakuje. Odnóży. Oczywiście. Można powiedzieć to, no, że to są nogi, ale u pszczoły są odnóża. A ile mamy par odnóży? Sztuk albo par. Para to dwa. Ok. Mamy sześć sztuk, czyli trzy pary odnóży są. To odnóża takie przednie. Ok. I odnóża środkowe oraz tylnie. Mam do Was prośbę, żebyście po warsztatach wysłali nam zdjęcia swoich pszczół. Bardzo nas ciekawi. Skoro mamy 450 gatunków pszczół i każda wygląda troszkę inaczej, to myślę, że na pewno będziemy mieli każdą pracę Waszą inną, chociażby z tego względu, że każdy z Was ma inne możliwości, inny talent i inny sposób odbierania świata. 50 tysięcy Ania pisze. Czego 50 tysięcy? Ok, robimy trzecią parę odnóży, to jest ta, na której pszczoły przynoszą pyłek. Te, które mają koszyczki, bo te, które nie mają koszyczków, to tutaj mają takie długie włosy i na nich trzymają pyłek. I nawet można czasem zauważyć, że pszczoły wchodzą te samotne tyłem do swojej norki, to właśnie w tym momencie strzepują ten pyłek ze swoich włosów. Ok. Tu oto mamy pszczołę z dwoma parami skrzydeł, dwoma czułkami i trzema parami nóg. Zobaczmy, czy stoi. Ok. A skoro się zatrzymała, to swoje skrzydła kładzie, a nie zwija w rulon jak osa. Ok. Odpocznij sobie. To przejdziemy teraz w tamto miejsce, żebym mógł zobaczyć Wasze komentarze. Zapraszam do pytań, na które będę odpowiadał. Aha, nie Aniu, nie róbcie rodziny 50 tysięcy pszczół. Możecie zrobić rodzinę trzmieli, która może mieć 40 pszczół. Możecie zrobić pszczołę samotnicę wraz z jej jajkami. To będzie raptem kilka sztuk. Aczkolwiek przyznam, że zaimponowałabyś wszystkim, robiąc całą rodzinę 50 tysięcy sztuk, aczkolwiek jeszcze jedna kwestia, są rodziny słabe. Czasem po zimie rodzina nie ma 50 tysięcy pszczół, tylko 20 tysięcy. To myślę, że jest spora ulga dla Ciebie. Okej.
Andrzej Smakulski, 3 lata. Cześć Andrzej. Nie wiem co lata. Nasza przyszła z plasteliny. Myślę, że może lecieć. Obawiam się, że lądowanie będzie dosyć trudne. Agnieszka, skąd się bierze nowa królowa do nowego ula? O, to bardzo ciekawe. Opowiem, jak to jest w naturze. W naturze jest tak, że pszczoły dążą do tego, żeby się rozwijać. I jest ich coraz więcej. Kiedy w ulu jest coraz ciaśniej, to pszczoły same wyhodowują sobie jajko, które będzie matką pszczelą. I jak to robi? Karmi je mleczkiem pszczeli. Mleczko pszczoły wytwarzają same. Więc zwykłe robotnice są karmione nektarem, a pszczoła, która ma być królową, jest karmiona mleczkiem. I tak powstaje królowa. Ok. Jak daleko pszczoła lata od ula? Około 3 km. Najchętniej leci jak najbliżej. Zdarza się, że poleci 5 km, ale wtedy nic nie przyniesie do ula, bo pszczoła, żeby wylecieć, to bierze sobie nektar na wynos, czyli bierze sobie śniadanie do szkoły, do pracy. I lecąc do miejsca, do kwiata, zużywa go po to, żeby przynieść jeszcze więcej nektaru. Ale jeśli to będzie bardzo, bardzo daleko, to ona zje ten, który sobie wziął nektar na wynos i zje ten, który miała przynieść do ula. A czasem może się nawet okazać tak, że jeśli wyleci za daleko, to nie wróci, bo zabraknie jej paliwa, jedzenia i zdąży umrzeć w drodze do ula. Skąd brać burarki do domu z trzciny? O, super pytanie. No to tak. Robimy domek, siejemy rośliny miododajne, chyba że mamy, i czekamy, aż przylecą. Lub szukamy hodowcy i zamawiamy u niego murarki, które przychodzą gotowe. Dlaczego trutnie wywala się na zimę z ula? O, no to przykre dla nas facetów, ale trutnie niezbyt dobrze nas reprezentują w pszczelej rodzinie, ponieważ one pomagają mamie zdobyć jajeczka, a później nic nie robią. I nie dość, że nic nie robią, to zjadają pokarm, więc takie pszczoły sobie umyślały, że skoro nic nie robią i tylko zjadają pokarm, to wyrzucają je, żeby na zimę nie zjadły zapasów. I wychowują po prostu nowe, młode trutnie na przyszły sezon, oszczędzając tak naprawdę pokarm dla całej rodziny i zwiększając szanse na przeżycie rodziny przez zimę. Ok, albo już nie ma pytań, albo dopiero będą, a ja mam tutaj troszkę opóźnienie, to w tym czasie opowiem Wam, jakie mamy pomysły na następne warsztaty. Więc tak, duch ula, czyli coś, co mówi pszczołom, co mają zrobić, bo jeśli takie pszczoły wyhodowują sobie nową matkę i w którymś momencie chcą się wyroić, czyli wylecieć, to skąd one wiedzą, kiedy jest ten dzień, kiedy jest ten moment, że wylecą nad drzewo? Wtedy mówimy, że w ulu jest coś takiego jak duch ula. To brzmi tajemniczo i tak naprawdę jest tajemnicze. To jest jeden temat, który moglibyśmy poruszyć. A drugi to wrogowie. Wrogowie pszczół, a jest ich sporo. Więc proszę, żebyście pisali albo teraz w komentarzach, albo później po filmie w wiadomości, który temat Was bardziej interesuje. Jakie są najłatwiejsze w uprawie rośliny miododajne? Może malina. Malinę zasadzicie raz i nie musicie się nią martwić. Podlewacie, żeby na początku wyrosła, a później ona jest, a Wy się cieszycie owocami. Ogólnie mogą być to rośliny, które siejemy. Taki mleczek Wam się wkradnie, no to uwierzcie mi, jego nie trzeba pilnować, on sobie poradzi przez wiele, wiele lat. Adam mówi, że chciałby wrogów. Jeszcze wracając do pytania Dagmary, może po prostu kwietna łąka. Siejemy razem z trawą i to tak naprawdę pomaga nam później w funkcjonowaniu, bo nie kosimy tego trawnika co chwilę, który jest pustynią, a raz albo dwa razy w roku kosimy.
Tajniki wrogów pszczół, a Ola Nukajczyk, super. Jeśli chodzi o rośliny miododajne, to możecie też zasiać zioła, które będą dla Was wspaniałym dodatkiem do potraw i będziecie je mieli same. Lawenda, Aga tu mi podpowiada, że wrzos, ale wrzos jest trudną jednak w hodowli uprawą, ale wygląda spektakularnie, to nie ma co ukrywać. Duch Ula, okej, dzięki Ewa. Myślę, że zbierzemy po prostu te głosy, a jeśli będzie ktoś zawiedziony tym, że nie jest temat, który wybrał, to niech się nie przejmuje. W kolejnych warsztatach zapytamy też o to, co byście chcieli wybrać. Okej, powoli kończymy. Czy brak mrozów w zimie i dość wysokie temperatury mają, no, dzięki Ania za to pytanie. Brak mrozów w zimie jako tako nie jest taki straszny, co to, że te mrozy nadchodzą tak falami. Bo pszczoły na zimę, o tym można też przeczytać na naszym blogu, zawiązują kłąb. I one są gotowe na mrozy. One są dobrze przygotowane na mrozy, bo one trzymają temperaturę i to jest fajne, bo pszczoły ruszają się w środku i te, które są na zewnątrz, są najbardziej narażone na mróz, więc one się wymieniają. A to, że nie ma cały czas mrozu, sprawia, że one zdarzają się, że wylecą i wieczorem, kiedy przychodzi mróz, one nie zdążą zawiązać kłębu i bach, są dziesiątkowane. A upały? Wysokie temperatury mają oczywiście wpływ, bo wpływają na to, że jest susza. Jak jest susza, to pszczoły, to kwiaty nie nektarują, więc jest mało wody w nektarze albo nie ma tego nektaru i warto, żeby dokarmiać wodą po prostu pszczoły. Odpowiemy na wszystkie komentarze, a teraz już kończymy, bo skończył nam się czas i jest jeszcze kwestia tego, że wspominałem w zapowiedzi o trzech kęsach, że co trzeci kęs, który zjadamy, mamy dzięki pszczołom. I uwaga, zapraszam do napisania do nas wiadomości, co dzisiaj mieliście na obiad albo śniadanie, a ja odniosę się do tego w kolejnych warsztatach. Jeszcze wracając do wody, żeby dokarmiać pszczoły wodą, warto to robić w sposób, który im nie zaszkodzi, czyli jeśli dajecie im, załóżmy, miseczkę, to włóżcie tam kamienie, żeby pszczoła mogła usiąść i napić się tej wody, a nie utopiła się w niej. Domek z trzciny, no nie chowamy na zimę, bo tak naprawdę te pszczoły tam są przez zimę, jajka, i one się wygryzą dopiero na wiosnę. O! Jak pszczoły rozmawiają ze sobą? Super. Odpowiemy na to w następnych warsztatach. Jeśli to będzie duch Ula, to będzie to podczas ducha Ula. A jeśli to będzie coś innego, to odpowiemy na to ekstra. A gdyby były jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do pisania do nas. Aha, jeszcze jedno. Powiedziałem na początku, że gdyby ktoś chciał trzcinę, to niech napisze, to mu wyślemy. Możemy też dorzucić kulkę gliny, bo ona też się przyda, jeśli nawet nie do wypełniania cegły, to do zabawy. A dzisiaj dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i mam nadzieję, że spotkamy się w środę również.